Jan Kiliński, pomimo że z zawodu był szewcem, uznawany jest za jednego z najważniejszych przywódców rezurekcji kościuszkowskiej. To nie tylko symbol odwagi i patriotyzmu, ale i przedsiębiorczości. W podzięce za zasługi oraz wkład w historię Polski w 1999 roku Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze – szablę Kilińskiego. Odznaka ta to wyjątkowe wyróżnienie w rzemiośle nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego. Szabla to wykonana w skali 1:1 replika karabeli polskiej z XVIII wieku wraz z miniaturką oraz legitymacją. Nie trafia tylko do rzemieślników, ale i do wybitnych przedstawicieli życia polityczno-społecznego, wieloletnich pracowników organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła czy seniorów. Pierwsza szabla w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości przyznana została w 2003 roku. Od tego czasu co roku znakomici rzemieślnicy z Warmii i Mazur honorowani są tym zaszczytnym odznaczeniem. Każdy z laureatów szabli Kilińskiego znacząco przyczynił się do rozwoju rzemiosła. W 2022 grono szablistów powiększy się o troje laureatów.